Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Czas sprawdzić najbardziej aktualną prognozę pogody na rozpoczynający się właśnie weekend. Zapraszam. Jutro frontowe chmury opuszczą już nasz region i Małopolska będzie w zasięgu wyżu, który zagwarantuje nam dużo pogodnego nieba. Natomiast ta nadchodząca noc na Podhalu upłynie nam z przelotnym deszczem, a miejscami mogą przechodzić tam jeszcze burze. Uwaga też na zamglenia, które na Podhalu ograniczą tej nocy widzialność. Na pozostałym obszarze regionu ta noc będzie spokojna, pogodna i ciepła. 11 stopni na termometrach w Krakowie, 10 w Miechowie, 9 w Gorlicach i 7 stopni w Zakopanem. Przed nami piękna, słoneczna sobota, tylko na Podhalu w drugiej części dnia mogą pojawić się niegroźne chmury. Na termometrach jutro 20 stopni w Krakowie, 19 w Wadowicach, 18 stopni w Miechowie i 16 stopni w Zakopanem. A meteogram dla Krakowa pokazuje nam, że przed nami bardzo ładny, słoneczny i ciepły weekend. Proszę więc z tej pogody korzystać. Ciśnienie pomału rośnie. Jutro na krakowskich barometrach 996 hektopaskali. Niedziela w całym regionie będzie słoneczna, natomiast poniedziałek przyniesie więcej chmur i lokalnie pojawią się opady, a termometry w tych dwóch najbliższych dniach wskażą od 19 do przyjemnych 21 stopni. Ostatnia mapa informuje nas, że jutro w całym regionie poziom pyłu PM10 pozostanie w normie. Dziękuję Państwu za to spotkanie, dobrego weekendu i do zobaczenia.